Witam serdecznie wszystkich, zarówno moich subskrybentów, jak i nowych widzów, którzy mam nadzieję, że również dołączą do tego szlachetnego grona. W dzisiejszym filmiku zaprezentuję Wam coś, czego nie pokazywałem jeszcze w żadnej mojej produkcji. Coś, co jest bardzo rzadkie u nas w Polsce i coś, co wzbudza powszechne zainteresowanie. Zapraszam. Oto Lingier XO, mój nowy samochód. Mówię samochód, ponieważ na pewno większość z Was pomyśli, że to jest samochód, bo owszem, to wygląda jak samochód. Ale to nie jest samochód, to jest czterokołowiec lekki. Samochód dostępny na kategorię samochód, no pojazd dostępny na kategorię M. Czyli kategorię, którą można otrzymać już od 14 roku życia. Bardzo, bardzo fajny pojazd. Że najpierw pokażę trochę wyposażenia, jakie posiada. Czyli tak, z przodu lampy. Jak widać, od razu powiem, to nie są żadne halogeny. To są po prostu światła dzienne LED-owe. Zapalają się zawsze po przekręceniu kluczyka, zawsze się świecą. Chyba że włączymy światła mijania albo drogowe. To, co mi się jeszcze w tym sprzęcie bardzo podoba, to są te oto felgi. Bardzo ładnie się komponują z resztą nadwozia, które dla mnie też ma piękny kolor. Taki oryginalny, złoty. Nieczęsto się spotyka samochody, pojazdy w takim kolorze. A te felgi. Te felgi też są wyjątkowo duże jak na taki pojazd, bo wydawałoby się, że tutaj co najwyżej mogli wsadzić, dajmy na to, trzynastki może, albo dwunastki nawet. Ale nie, to są już, zaraz pokażę, znajdę i zaraz pokażę. To są, o, proszę bardzo, to są piętnastki 155 na 60, więc profil jest całkiem duży. A wiadomo, im więcej gumy, tym większy komfort, a więc dobrze. Co poza tym, no, tarczowe hamulce, no, czerwone zaciski, akcent sportowy. Tak samo z tyłu. Z tyłu także są tarczowe hamulce. Opony są takiej samej szerokości jak z przodu. Bez żadnej różnicy. Pojazd ma napęd na przód, więc to by nie miało żadnego sensu. No i pojazd posiada również system ABS, co na pewno pomaga szczególnie w zimie, wyhamować, zwiększa bezpieczeństwo. Bo to trzeba powiedzieć, to, że spójrzmy na drzwi, to jest plastik. Spójrzmy na błotnik, to jest plastik. Tak samo dach. Dach to też jest plastik, tylko plastik to jest tylko to, co tutaj my widzimy. Tak naprawdę to pod tym całym plastikiem, nie wiem czy będzie cokolwiek widać pod spodem. Tutaj są, o właśnie, to są rurki aluminiowe. To jest ta cała konstrukcja. A więc tak, może przejdźmy teraz do wnętrza Ziera. Może najpierw pokażę, jak wygląda kufer, jak wygląda bagażnik. To jest kolejny wielki plus tego pojazdu. O, jeszcze co powinien powiedzieć. Tutaj jest właśnie taka tabliczka jak motocyklowa. A z przodu nie ma tablicy, to na pewno zauważyliście. A więc tak, bagażnik. A więc tak, bagażnik według mnie jest wyjątkowo fajny, wyjątkowo pojemny, wyjątkowo duży. Tutaj, jak zerkniemy tutaj pod podłogę bagażnika, to jest miejsce na koło zapasowe, ale koła zapasowego nie ma. Tak samo one wchodziły także z fabryki bez koła zapasowego. Jest podnośnik, jest trójkącik, jest klucz do śrub kół. Tak, do śrub kół, dokładnie. A więc tak, postanowiłem, że właśnie zamiast inwestować tutaj w koło zapasowe,
To kupię sobie właśnie taki preparat. No, będzie reklama, wiem o tym, ale co tam, trudno. Taki preparat, co się nazywa środek do naprawy przebitej opony. Wtryskuje się go prosto przez wentyl do opony. Tak, on jest jakieś takie właśnie średniej wielkości, średniej szerokości opony. Takie jak ten ma właśnie. No i on pompuje oponę, łata dziurę. Ale oczywiście, jeśli będzie jakieś uszkodzenie na boku opony, to nie pomoże. To wtedy trzeba będzie po prostu wezwać pomoc. Ale na taką krótką metę to jest bardzo dobre rozwiązanie. Zamiast inwestować w zapas, to jest kupa kasy, kilkaset złotych, to wystarczy mieć taki preparat za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych i to spełnia swoje zadanie bardzo dobrze. A więc tak, już przejdźmy dalej. Powiedzmy, jak widać, czujniki parkowania, a po środku jest to, czego nie mają nawet osobowe samochody, i to myślę, znaczy na większość osobowych samochodów tego nie ma. To jest kamera cofania. Taki Lingier od 14 lat oferuje coś takiego. Proszę bardzo, kamera cofania. To z pewnością nieoczywiste wyposażenie z każdego pojazdu. Bardzo fajny bajer, według mnie. A więc tak, tutaj też widzimy fajny bajer, fajny akcent, taki trochę sportowy akcent dokładnie. Te dwie rurki to są tylko atrapy, tak naprawdę prawdziwa rura wydechowa jest tutaj pod spodem. O, proszę bardzo. I tutaj też bardzo dobrze widać tą całą konstrukcję podwozia. A więc tak, może teraz przejdźmy do wnętrza pojazdu. Okej. Tutaj już kierownica jest coś takiego fajnego, nowego typu. W tych starych Lingierach to była po prostu znacznie mniej elegancka, znacznie gorzej wpasowana. Tutaj jest już tak fajnie wszystko wkomponowane. Fotele są oczywiście dwa, bo to jest dwuosobowa maszyna. Tutaj są, to praktycznie można powiedzieć, półskórzane, bo tu jest materiał na oparciu. A tutaj na tych bokach i tutaj jest skóra, ale taka ala skóra, bardziej taka skóra jak w Fiacie. Tak, taka skóra naturalna. Czyli to można potocznie nazwać Skyem, ale to spełnia swoje zadanie, człowiek się raczej do tego nie klei, więc wszystko jest dobrze. Zajrzyjmy tutaj już do środka. A więc tak, tutaj widzimy to właśnie obramowanie zegarów, jest w kolorze nadwozia. Wszystko to według mnie, wszystko to fajnie, ładnie, schludnie wygląda. Tak samo tutaj ta deska rozdzielcza, to jest trochę może zabrudzona, ale to wszystko jest naprawdę fajnie wykonane. A więc i co jeśli chodzi o wyposażenie? A więc tak, jak widzicie, to jest centralny zamek. Proszę bardzo, zamknięte są drzwi. Wcisnę, drugi raz już mam otwarte, wszystko chodzi ładnie. Chociaż to nie jest chodzi pięknie, chociaż to nie jest nowy pojazd. Ma także właśnie sterowane elektrycznie szyby. Zaraz pokażę, tylko właśnie wezmę kluczyk. O. Proszę bardzo. I wszystko elegancko chodzi. Wszystko szybko idzie, bez żadnych przestojów. Wszystko jest super. Otworzymy teraz okno, bo i tak jest ciepło na dworze, to chciałem tylko pokazać. Pojazd nie ma także żadnej klimatyzacji. Klimatyzacja jest wielką rzadkością w tych maszynach, w tych sprzętach. Jest po prostu zwykła dmuchawa z regulacją siły, nawiewu, z regulacją temperatury i z regulacją kierunku. Zwykła po prostu dmuchawa. Jak też widzicie, nie mam tutaj radia. Mówiłem, że mam kamerę cofania, ale nie mam radia, przez które mógłbym zobaczyć obraz z niej. Więc muszę sobie po prostu najwyżej kupić taką, standardowy rozmiar, bodajże jeden DIN, radyjko właśnie takie muszę sobie kupić. Z takim ekranikiem tutaj małym, albo takim większym wysuwanym. I wtedy będę mógł widzieć, myślę, wszystko elegancko do tyłu. Chociaż tutaj nie powinno być żadnego problemu z jakimkolwiek parkowaniem, bo ponieważ rozmiary tego autka są naprawdę wielkim ułatwieniem, jeśli chodzi o podróżowanie po mieście, parkowanie,
poruszanie się w zatłoczonych uliczkach. Naprawdę super sprawa. I to, o czym jeszcze nie powiedziałem, to jest, proszę bardzo, 12 V. To jest wejście na zapalniczkę. To jest zapalniczka, czyli mogę sobie tutaj, po prostu to jest wejście 12 V. Mogę tutaj sobie podłączyć normalnie na przykład telefon, podładować. To też bardzo fajna sprawa. I co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj jeszcze podstawową rzecz, jaką ma teraz praktycznie każdy samochód, to jest podgrzewanie tylnej szyby. Tutaj wciskamy, właśnie proszę bardzo, taki przycisk tutaj na przełączniku się włącza. Teraz to właśnie już wyłączę, bo nie chcę rozładowywać akumulatora. A więc tak, może go teraz odpalimy. A więc tak, przykładamy kluczyk, świece się grzeją, się nagrzały. Wszystko chodzi ładnie, może się wydawać, że on głośno chodzi, bo chodzi głośno, to jest dwucylindrowy diesel. Ale co wam zaraz powiem i pokażę, to jest to, to już nie jest byle jaki dieselek, jak wcześniej montowano, nie wiem, z tym koparek, z motopomp, to jest już silnik. I zaraz może ostro złapię. O, proszę bardzo, to jest silnik 4,92 DCI o pojemności 480 cm3. To jest już silnik na Common Railu, więc ma kulturę pracy już naprawdę wysoką w porównaniu do tych starszych sprzętów na pompach trystowych i tego typu rzeczach. A więc tak, teraz może trochę przygazuję, żeby było lepiej słuchać, jak ten silnik pracuje. Chodzi bardzo ładnie. Bardzo ładnie sobie klekocze dieselek. A my troszkę wyłączymy. A więc teraz pokażę może coś bardziej na temat ergonomii tego pojazdu. A więc tutaj mam schoweczek taki, tutaj na desce rozdzielczej. Pod fotelem pasażera również jest schowek. Tutaj mam instrukcję obsługi i ciśnieniomierz do opon. Skoczyłem pod fotelem sobie i elegancko w schowku. Tutaj mam schowki z tyłu. Tu jest bardzo elegancka rzecz. Z pewnością przydatna. Ogólnie jestem bardzo dumny z tego swojego pojazdu. To jest naprawdę bardzo dobra alternatywa w stosunku do zwykłego samochodu osobowego. Można się na nim wiele nauczyć i zdobyć właśnie doświadczenie na przyszłość. To też jest bardzo ważne. A więc tak, chciałbym wam teraz powiedzieć coś więcej o danych technicznych tego pojazdu. A więc jak już powiedziałem, to jest diesel dwucylindrowy, 480 cm3. Na Common Railu, DCI już fajna, nowoczesna konstrukcja. No i moc tego pojazdu. Moc tego pojazdu jest bardziej zaskakująca niż to, że taki pojazd to jest diesel, nie jest bardziej zaskakująca niż to, że coś takiego w ogóle istnieje. Dlatego kto się w ogóle nie orientuje. I moc tego właśnie pojazdu jest pod rygorem, można powiedzieć, przepisów motorowerowych, skuterowych. Tak. Ponieważ skuter, jak wiemy, może mieć maksymalną moc 4 kW. Ten musi mieć tak samo maksymalną moc 4 kW, to jest określone w jego homologacji. Homologacja chyba tak, L6E to jest jego homologacja, numer homologacyjny tych pojazdów. I mimo wszystko, że to ma te właśnie 5,4 konia, coś takiego, to ten silnik ma moment obrotowy naprawdę fajny. Naprawdę w mieście można nim bezproblemowo jeździć. To jest na pewno super alternatywa dla tych, którzy na przykład mają już prawo jazdy, mają swój na przykład własny duży samochód osobowy, ale jeżdżąc takim pojazdem mogą znacznie zaoszczędzić na przykład na paliwie. Bo o czym nie powiedziałem jeszcze, ten pojazd
spala pomiędzy 2-3 litry oleju napędowego, pomiędzy 2-3 litry ropy. A więc to jest bardzo mało, to zużywa paliwa tyle ile skuter, a jak wiemy, ropa jest tańsza od benzyny. A więc to jest naprawdę bardzo, bardzo opłacalne. Ekonomicznie to jest naprawdę jest bardzo opłacalne. Chociaż może odstraszyć cena zakupu, ale jest naprawdę, taki sprzęt to jest naprawdę fajna sprawa. A więc tak, mam nadzieję, że Wam się podobało, że powiedziałem wszystko to, co miałem i to, co chciałem powiedzieć. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania, do komentowania tego filmiku i wszystkich innych. Pozytywne komentarze, lajki mnie motywują, tak samo jak subskrypcje. Więc bardzo Wam za to dziękuję. Cześć.